kolejnym Tomaszowskim Forum Trzeźwości. Dzisiaj jest to szósty dzień. Hasło tegorocznego forum to alkoholizm w szpilkach poświęcony uzależnieniom kobiet, ale nie tylko. W piątek, 10 maja, pokazaliśmy spektakl profilaktyczny o uzależnieniu od narkotyków, od dopalaczy pod powierzchnią w wykonaniu Teatru do Spraw Ciężkich tutaj na tej scenie. Po spektaklu odbył się panel dyskusyjny na temat problemu dzieci i młodzieży. Problem jest rzeczywiście wielki. I już jesteśmy w tej chwili umówieni na kolejne spotkanie z pedagogami, z nauczycielami, ale też z rodzicami na kolejne spotkania. I słuchajcie, to jest temat bardzo nagrący. I też chcieliśmy w tym roku w Tomaszowskim Forum to poruszyć i powiedzieć o tym. Bardzo mi miło. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Wyjątkowy wieczór, wyjątkowy gość, Mika Dunin, pisarka przede wszystkim, scenarzystka, autorka scenariusza do filmu Zabawa, Zabawa Kingi Mindenskiej, blogerka, dziennikarka, ekspertka od alkoholizmu w szpilkach. Bardzo jest osobiście mi miło, że ją możemy dzisiaj gościć. No nie ukrywam, że znamy się nie od dzisiaj. Mika Dunin. Dzisiaj jest szósty dzień Tomaszowskiego Forum Trzeźwości pod hasłem uzależnienie alkoholizm w szpilkach. W tym roku stwierdziliśmy, że musimy troszeczkę poświęcić uzależnieniom kobiet, ale to nie tylko. W piątek odbył się spektakl profilaktyczny pod powierzchnią wykonaniu Teatru do Spraw Ciężkich. Była tutaj mowa o narkotykach wśród dzieci i młodzieży, o hejtowaniu, o przemocy. Dzisiaj natomiast jest wieczór literacki z panią Miką Dunin, blogerką, autorką książek, scenariusza do filmu Zabawa, Zabawa i z panią Anią Pietrzak. Pani Ania Pietrzak jest piosenkarką, śpiewała kiedyś w zespole Partita. Obecnie jest terapeutką uzależnień i dzisiaj przyjęła również nasze zaproszenie na dzisiejszy wieczór. Ten wieczór będzie się składał z dwóch części. W pierwszej części będzie pani Mika Dunin, a w drugiej recital pani Ani Pietrzak. W piątek zapraszamy bardzo serdecznie na koncert pana Tomasza Stockingera, który odbędzie się w Włókniarzu o godzinie 18. Natomiast w niedzielę zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na Bieg Trzeźwości. Zapisy będą od godziny 10 na Placu Kościuszki. Będą losowane nagrody. Pierwszą nagrodą będzie rower i również duża maskotka od prezydenta miasta. Tegoroczne Forum Trzeźwości jest pod patronatem prezydenta miasta Tomaszowa Mazowieckiego, pana Marcina Witko i organizowane przez Urząd Miasta, Stowarzyszenie Abstynenckie ALA, Stowarzyszenie Abstynenckie Azyl, przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Bardzo serdecznie na piątkowy i niedzielną imprezę serdecznie zapraszamy. Co roku staramy się zaprosić, można powiedzieć, gwiazdę na koniec Tomaszowskiego Forum Trzeźwości. Zawsze chcemy wybrać osobę taką, która, no, która jest znana w Polsce, która też promuje trzeźwy styl życia. W poprzednich latach mieliśmy panią Stanisławę Celińską, mieliśmy Jakuba Należytego, panią Anię Śleszyńską. W tym roku zaprosiliśmy pana Tomasza Stockingera. Powiem państwu, że bardzo serdecznie przyjmują te zaproszenia i cieszymy się, że możemy ich gościć w Tomaszowie w ramach Tomaszowskiego Forum Trzeźwości. Okay. Jak doszło w ogóle, Mika, do tego, że ty jesteś współscenarzystką tego filmu? Tak, ja się bardzo cieszę, że ten film się podoba. Chociaż ja nie wiem, czy słowo podoba się jest najwłaściwszym określeniem, ale że wygląda na to, że to jest bardzo ważny film i naprawdę wiele osób go zobaczyło. Ja się z tego naprawdę bardzo cieszę. Nie tylko dlatego, że brałam udział w tym przedsięwzięciu, ale dlatego, że uważam, że to jest ważny temat.
Jak ja się znalazłam w tym, w tej imprezie całej, w tej zabawie. Kinga, ona zresztą o tym opowiada, od dłuższego czasu chciała zrobić film o kobietach uwikłanych w chorobę alkoholową i próbowała do tego podejść z różnych stron. I jak sama mówi, dosyć szybko się zorientowała, że nie ma eksperckiego podejścia do tego, nie ma wiedzy na temat problemu uzależnienia od alkoholu i zaczęła szukać różnych ekspertów. Tak trafiła do Ewy Wojdyło, która po prostu poleciła jej moje książki i mnie. Spotkałyśmy się, Kinga opowiada o tym bardzo barwnie, że chyba rzeczywiście była pod wrażeniem mojej opowieści, zaprosiła mnie do współpracy. I o ile tak myślę, ja na początku miałam być dla niej takim dostarczycielem pewnych historii, to dosyć szybko się okazało, że ja potrafię pisać i że ten scenariusz rzeczywiście piszemy wspólnie. Scenariusz miał wiele wersji i tak naprawdę to najpierw miała być jedna bohaterka, później były cztery bohaterki, finalnie są trzy. No i może cała tajemnica została zdradzona. Serdecznie pozdrawiam czytelników portalu Nasz Tomaszów. Mika Dunin, jestem pisarką, autorką książek i scenariusza, współautorką scenariusza do filmu Zabawa, Zabawa. Tematyka, którą się zajmuję, wydawałoby się, że to jest przede wszystkim tematyka alkoholowa, ale nie zaczęłam od tego i tak naprawdę kolejny mój projekt też nie jest związany ze sprawą alkoholizmu. Natomiast tematem alkoholizmu zajmuję się dlatego, że po pierwsze uważam, że jest to dosyć istotny temat w naszym społeczeństwie. Po drugie, miałam pomysł na takie ujęcie tego tematu, z jakim się nie spotkałam do tej pory w dostępnych powieściach czy w dostępnej literaturze w Polsce. I dlatego po prostu, że miałam jakiś taki wewnętrzny impuls, żeby się tym zająć. To był pomysł najpierw na jedną książkę. Później się zorientowałam w trakcie pracy nad tą książką, że temat jest znacznie szerszy i głębszy, jest znacznie więcej tajemnic i niedomówień z tym związanych, które są bardzo istotne, dlatego że one pogłębiają chorobę alkoholową i stąd pomysł na trzecią książkę. A w międzyczasie zostałam skontaktowana z reżyserką Kingą Dębską, która miała pomysł na film o kobietach uzależnionych od alkoholu i no, potrzebowała eksperta. Myślę, że takie spotkania, podczas których można przekazać rzetelne informacje na temat uzależnień, z drugiej strony otrzymać rzetelne informacje na ten temat, są bardzo istotne, ponieważ zauważyłam, że ostatnio rzeczywiście bardzo dużo się na ten temat pisze i publikuje, ale wciąż te informacje, wciąż w nich widzę jakąś rysę, jakiś brak, wciąż są stereotypowe, one pokazują, jak bardzo brakuje rzeczywiście rzetelnej wiedzy na temat uzależnień, w ogóle alkoholizmu w naszym społeczeństwie, mimo że jest to problem, który jest wszechogarniający i on przenika każdą warstwę społeczną. Mam wrażenie, że od długiego czasu coraz więcej kobiet zaczyna mieć problem z alkoholem. Może to wynika z tego, że coraz więcej kobiet może pić, ponieważ picie staje się elementem fajnego życia, życia na poziomie. I w zasadzie jesteśmy zachęcani do tego, żeby się wyluzować, żeby fajnie spędzać czas kulturalnie, a to oznacza również z odrobiną alkoholu. Niestety bardzo często albo często ta odrobina nie wystarcza, przeradza się to w większej ilości. Z alkoholem jest tak, jak i z innymi środkami uzależniającymi, że jeżeli się używa, to część osób się uzależni. No wiadomo, że jeżeli ludzie padają ofiarą uzależnienia, to ich życie staje się straszne, ale również życie ich bliskich, ich
ich współpracowników, ich pracodawców i tak naprawdę cierpi całe środowisko. A okazuje się, że wystarczyłoby, to trochę cudzysłów, bo to nie jest takie proste, ale wystarczyłoby, żeby uzależniona osoba ogarnęła swój problem przy pomocy różnych instytucji, różnych rozwiązań, żeby tak naprawdę nie tylko jej było lepiej, ale żeby było lepiej jej rodzinie, jej środowisku. Nie ukrywam, że niedawno byliśmy na Festiwalu Filmów Niezwykłych w Sandomierzu i tam było spotkanie z Kingą Dębską i była projekcja filmu. Film był przyjęty owacjami na stojąco. I dokładnie pani reżyser mówiła o tym, że ten temat chodził za nią od wielu, wielu lat, ale nie czuła się kompetentna. No i tutaj spotkała na swojej drodze Mikę, która się okazała ekspertem idealnym. Niemniej jestem ciekawa, dlaczego ten film się podoba? Jak uważasz, dlaczego on jest tak popularny? Czy dlatego, że temat alkoholizmu no to jest taki temat często barwny? Ludzie lubią patrzeć na innych ludzi, którzy mają jakiś problem z takiej zwykłej ciekawości, że może są gorsi od nich, nie wiem. Czy dlatego, że to po prostu jest temat bardzo istotny, ważny i dlaczego nam się tak podoba, jak uważasz? Znowu nie wiem, czy Państwo widzieli, czy Wam się podobał i czy to chodzi o podobanie się. Nie się podobał. Aha. Aktorsko na przykład bardzo. Tak, to rzeczywiście. To może o tym później też jeszcze powiemy. Ja się zastanawiam, ile w tym było i jest nadal ciekawości, żeby zobaczyć coś, co jest, co jest trochę tajemnicze, co jest trochę dziwne, co jest trochę wstydliwe, o czym się nie mówi, żeby zajrzeć pod podszewkę, ale też nie wydaje mi się, żeby chodziło wyłącznie o to, żeby popatrzeć na uzależnione kobiety, bo to są bohaterki tego filmu, jak na takie okazy muzealne. Zastanawiam się, ile w tym jest potrzeby zobaczenia czy skonfrontowania swoich własnych doświadczeń albo doświadczeń, które się widzi w swoim otoczeniu z tym, co zostało pokazane na ekranie. Mam wrażenie takie, że może nawet więcej niż wrażenie, że alkoholizm jest tematem bardzo wstydliwym, bardzo niefajnym, nieeleganckim, z którego można się pośmiać, który można wyszydzić i trzymajmy się od niego jak najdalej, ale który jednocześnie dotyczy bardzo wielu Polaków, naprawdę bardzo wielu. Wśród moich znajomych myślę, że każdy ma w swoim otoczeniu przynajmniej kilku ludzi chorych na chorobę alkoholową oraz takich, którzy są dotknięci pośrednio przez tę chorobę. Ponieważ, jak zapewne Państwo wiecie, jedna osoba uzależniona od alkoholu ma wokół siebie innych ludzi. Ma rodzinę, ma przyjaciół, ma dzieci, ma współpracowników i oni wszyscy są dotknięci również skutkami choroby alkoholowej. Więc to jest temat, który jest wszechpolski. Jeszcze jest jedna rzecz ciekawa. Myślę, że po raz pierwszy w polskim kinie został poruszony wątek choroby alkoholowej w wydaniu, powiedzmy tak, w niektórych gazetach czytałam, w wydaniu wyższych sfer. Ja może z tymi wyższymi sferami nie przesadzała. Chodzi po prostu o coś takiego, że normalnie w takim społecznym odbiorze alkoholizm kojarzy się z nizinami społecznymi. To nas nie dotyczy, tych nas, czyli ludzi wykształconych, ludzi, którzy mają jakiś tam status ekonomiczny, którzy pokończyli szkoły, mają fajne prace, mają pieniądze. To nas nie dotyczy. No niestety, prawda jest taka, że to nas dotyczy.
bo ta choroba nie zna granic wykształcenia, pieniędzy, koneksji. To jest choroba, która może niestety dotknąć każdego. I zabawa pokazuje środowisko, no, które do tej pory wydawało się, nie wiem z jakich powodów, jakichś chyba magicznych, które jest wolne od tego problemu, a nie jest. Nasuwa się od razu pytanie odnośnie, no, czy główne bohaterki filmu Zabawa, no to kobiety, tak? Czy, jak uważasz, czy uzależnienie kobiet różni się czymś od uzależnienia mężczyzn? Czy w ogóle można w ten sposób mówić, zastanawiać się? Bo też na przykład myślałam o takiej rzeczy, oglądając ten film. Trzy historie, tak? Trzy różne kobiety, trzy historie. No mało optymistyczny koniec, ponieważ jedna tylko rokuje na wyjście z nałogu. Czy to jest podparte jakimiś ryzykami? Czy to jest przypadek? Czy to rzeczywiście tak jest, że ciężko jest wyjść z choroby alkoholowej kobietom? Czy to po prostu przypadek? No są dwa pytania ważne, bym podzieliła i to zacznę od drugiego, od końca, bo bardziej je pamiętam. Więc tak, ja najchętniej, gdyby ten film zależał tylko ode mnie, to ja bym dała szansę im wszystkim. Znaczy ja uważam, że w tej chorobie jest tak, że póki życia, póty nadziei. W każdej chwili każda z tych bohaterek mogłaby przestać pić przy pewnych warunkach i każda z nich mogłaby zacząć znowu pić. Ponieważ tak naprawdę to, czy ktoś uzależniony od alkoholu wyjdzie z tej choroby, to naprawdę nie można rokować, bo wychodzą ludzie, na których nikt by nie postawił złamanego grosza, a nie wychodzą ludzie, którzy wydawałoby się mają wszelkie powody do tego, żeby przestać pić. Nie można tutaj mówić o żadnych statystykach, zresztą chyba takowe są trudne do prowadzenia. Ponieważ mało chyba jest takich czytelnych informacji na temat osób, które, znaczy można to na podstawie terapii, rozumiem, tak, ukończonej, ale czy co z tymi osobami dalej, no tego nie wiadomo. Tak, to prawda. Jeżeli są jakieś statystyki, to one zakładają, ile osób kończy terapię spośród tych, które zaczęły i ile osób wraca na terapię. Natomiast te statystyki nie pokazują, jeżeli w ogóle możemy mówić o statystykach, one nie pokazują ani jakości życia pacjentów. Tak naprawdę nie wiadomo z nich zbyt wiele. Pewnie są jakieś listy członków na przykład stowarzyszeń abstynenckich albo klubów. No z tego co wiem, w zeszłym roku była przeprowadzana na przykład taka ankieta we wspólnocie anonimowych alkoholików, którzy to z założenia nie prowadzą żadnych statystyk, ale taka ankieta została przeprowadzona, ona też coś tam pokazuje, natomiast ona nie pokazuje dokładnych liczb. Więc kto wychodzi, kto nie wychodzi, to trochę jest tak, ja bym powiedziała, że to też jest trochę tajemnica. Natomiast to pytanie, czy kobiety i mężczyźni piją inaczej, albo czy też alkoholizm w wydaniu damskim i męskim wygląda inaczej? Ja bym może w tym momencie przytoczyła cytat z twojej książki, Alkoholiczka, bo tu jest, znalazłam taką jakby wstępną odpowiedź na to pytanie, ale to proszę cię, żebyś się do tego ustosunkowała. Jeżeli chodzi o alkoholizm mężczyzn i alkoholizm kobiet. Diagnoza, choroba alkoholowa była dla mnie tragedią. Nie tylko z powodu miłości do alkoholu i przeczuwanej już trudnej lub, jak sądziłam, niemożebnej do uniesienia straty. Łączyła się z niewiarygodnym wprost wstydem i ogromnym poczuciem zawodu, że oto ja, która miałam być wspaniała, idealna, mądra, podziwiana, po to, by wreszcie zasłużyć na miłość, żeby wreszcie być chcianą, straciłam wszelką szansę. Okazałam się tak mała, niegodna, zła, głupia, brudna. Okazałam się alkoholiczką, wyrzutkiem społecznym, takim nikim, którego można nie szanować, z definicji można. Alkoholik się nie liczy, alkoholik jest obrzydliwy, alkoholik jest godny pożałowania, jest niechciany, niepożądany. A alkoholiczka jest kimś znacznie gorszym. I co to znaczy? Czy to jest postrzeganie społeczeństwa kobiet pijących, czy... No trudno mi jest mówić za całe społeczeństwo,
ale w tym fragmencie... Dlaczego tak napisałaś, że bohaterka myśli o sobie, tak, alkoholiczka jest czymś znacznie gorszym? Znaczy z dwóch powodów. Rzeczywiście uważam, że takie obiegowe pojęcie czy myślenie o osobach chorych na tę chorobę nie jest najlepsze. Uważam, że ono wygląda właśnie tak. No może nie mówi się wprost, zwłaszcza w dobrym towarzystwie, że ktoś jest obrzydliwy, ale mówi się na przykład ten pijaczek albo ten lubi popić. Czyli od razu z odpowiednim wyrazem twarzy wszystko wiadomo. Oczywiście, że bohaterka tej książki, ona mówi tak też dlatego, że alkoholizm naprawdę łączy się ze wstydem. Wstyd odgrywa bardzo ważną rolę, bardzo dużą rolę w tej chorobie i tak naprawdę on powoduje zniekształcenie myślenia, zniekształcenie widzenia rzeczywistości i osoba dotknięta tą chorobą najczęściej widzi znacznie gorzej, znacznie ciemniej to, jak jest odbierana, niż tak jest w rzeczywistości. Ale ten fragment mówi już o tym momencie, kiedy osoba uzależniona orientuje się, że coś jest, że jest problem. Mało tego, prawdopodobnie orientuje się już też, że z tym problemem coś trzeba będzie zrobić. I to jest bardzo dziwne, ale jest to też charakterystyczne dla tej choroby, że w okresie używania alkoholu i nadużywania alkoholu można jeszcze tę łatkę alkoholik, alkoholiczka jakoś sobie można z nią poradzić, na przykład zapijając ją, ale w momencie, kiedy przestaje się pić, zaczyna się leczyć, dzieje się dziwna rzecz, tak jakby świat się zupełnie zmieniał i okej, wtedy, kiedy piję i robię bardzo czasem głupie, czasem złe i podłe rzeczy, jakoś potrafię z tego zatuszować to, wybrnąć z tego, ale kiedy przestaję pić i zaczynam się leczyć, to tak jakby wszyscy mówili, o, to jest ta pijaczka, ta alkoholiczka. Jakby ten wstyd i to, taka szkarłatna litera była odbita jeszcze mocniej, co jest, wydawałoby się, zupełnie nielogiczne, bo człowiek, który podejmuje leczenie, który postanawia zrobić porządek ze swoim życiem, coś naprawić, przecież jest, wydawałoby się, człowiekiem godnym szacunku. No właśnie i tutaj mam takie wrażenie, być może się mylę, że mężczyznom jest jednak łatwiej, ponieważ jak mężczyzna podejmuje decyzję o leczeniu, być może to moje subiektywne odczucie, to po prostu wspiera go rodzina bardzo, chodzą koło niego na palcach, no a kobieta często jest zostawiona sama sobie. Ja myślę, bo to wybrzmiało już, tak? Że ona jest alkoholiczką, no to już w ogóle. Ja myślę, że są takie kobiety uzależnione od alkoholu, wokół których rodzina chodzi na palcach, że to rzeczywiście są, to bywa różnie, natomiast rzeczywiście jest tak, i na ten temat są pewne badania, że za mężczyzną, który podejmuje leczenie, stoi naprawdę sztab pomocników. Żona, kobieta, matka, dzieci wypychają go, idź się leczyć. Jak on się zaczyna tam nie za bardzo zachowywać, to może byś zadzwonił do sponsora, może byś poszedł na meeting, może byś poszedł na terapię, coś zrobił. Natomiast kobieta, która przestaje pić i zaczyna się leczyć. Moja obserwacja. Na początku jest wspaniale, ponieważ jest nadzieja w rodzinie, że wreszcie będzie w domu porządek, że wreszcie coś się zmieni. I przez pierwszy czas, czasem krótszy, czasem powiedzmy 2-3 miesiące, rzeczywiście jest tak, że ona może chodzić na terapię, może chodzić na spotkania, może robić różne rzeczy, ale wreszcie przychodzi taki moment, kiedy domownicy się niecierpliwią i mówią: ej, ale co ty znowu idziesz? Gdzie ty znowu idziesz? A dom? A rodzina? A dzieci? Weź teraz się zajmij wreszcie tym, czym kobieta powinna się zajmować, a nie będziesz biegała. I ja to też jestem w stanie zrozumieć, tylko problem jest w tym, że problem głównie jest w tym, że my jako społeczeństwo, jako ludzie nie bardzo wiemy, czym tak naprawdę jest choroba alkoholowa i że to nie chodzi o to, żeby przestać pić.
Bardzo często się wydaje, że tak problem jest wtedy, kiedy ktoś pije alkohol i robi te wszystkie okropne rzeczy. I zawodzi, zawala, jest agresywny, różne rzeczy robi. Wystarczy, żeby przestał pić i będzie okej. Otóż niestety nie, ponieważ w chorobie alkoholowej używanie alkoholu jest tylko jednym z objawów. Mało tego, używanie alkoholu jest stosowaniem lekarstwa. Alkohol jest lekarstwem. To jest bardzo, bardzo dziwne i może być trudne do zrozumienia, ale to jest taki rodzaj lekarstwa, który na początku rzeczywiście działa przez bardzo krótki czas, a później skutki uboczne przewyższają po wielokroć te pozytywne rzeczy, które mógł dawać na samym początku alkohol. Ale cały czas alkohol jest przyjmowany jako środek, który przyniesie jakąś ulgę, który zniweluje ból lub różne deficyty i nieumiejętności osoby, która zapada na chorobę alkoholową. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś, kto ma mnóstwo deficytów, mnóstwo nieumiejętności życiowych i miał jedyne lekarstwo, z różnych powodów to lekarstwo traci, dlatego że ktoś mu zabrania, dlatego że sam zdecydował, że nie będzie tego przyjmował, bo się zorientował, że to lekarstwo jednak go zabija. Odstawia lekarstwo i zostaje z tymi wszystkimi problemami, z tymi wszystkimi defektami, deficytami, brakami, nieumiejętnościami, które miał. Musi sobie z nimi radzić jakoś inaczej, ale nie umie sobie z nimi radzić. Mówię to wszystko po to, żeby pokazać Państwu, że samo odstawienie alkoholu nie załatwia sprawy i zostawienie osoby uzależnionej od alkoholu tuż po tym, kiedy ona przestanie pić i takie myślenie, że to już jest koniec problemu, nie jest końcem problemu. Ja sobie myślę tak, że z tej choroby nie jest łatwo wyjść. Nie tylko dlatego, że mylimy koniec choroby czy wyleczenie z zaprzestaniem picia alkoholu, ale też dlatego, że bardzo często osoba chora na alkoholizm myśli, i to jest jeden z mechanizmów tej choroby, że musi sobie poradzić sama. I ona sobie da radę sama. Oczywiście nie jest w stanie zwykle sobie dać radę sama. Potrzebuje, bo nie wie, jak to zrobić. Ponieważ kolejną cechą tej choroby jest pewien rodzaj skrzywienia myślenia, nierealistycznego widzenia rzeczywistości. I ona po prostu nie wie, co ma zrobić, żeby z tej choroby wyjść. Dlatego potrzebne jest wsparcie. Różnego rodzaju wsparcie, ale potrzebny jest ktoś, kto będzie wiedział, co robić i kto wzbudzi zaufanie w osobie uzależnionej, i kogo ta osoba będzie w stanie posłuchać. Ale wychodzenie z tej choroby to jest tak naprawdę bardzo długi proces. Ja sobie też tak myślę, że kiedy ludzie zaczynają wychodzić z choroby, to i to naprawdę się dzieje w taki realny sposób, a nie tylko, że przestaje pić i nic więcej, bo nawet nie wiem, co mam robić, to cała rodzina i wszyscy wokół są wygrani, ponieważ zmienia się życie nie tylko tej osoby, która jest uzależniona, ale zmienia się życie wszystkich wokół, ponieważ jedna uzależniona osoba, jak już powiedziałam na początku i pewnie Państwo sami macie takie obserwacje, ma ogromny wpływ na wiele osób wokół. Nie bez kozary mówi się o alkoholizmie, że jest to choroba społeczna, tak? Pomimo wszystko, czyli jest to z korzyścią dla ogółu, żeby wspierać osoby wychodzące z alkoholizmu. Mika, przede wszystkim jesteś pisarką i wiem, że to dla Ciebie jest bardzo ważna dziedzina Twojego życia. Porozmawiamy chwilę o książkach. Uwielbiam. Książka Alkoholiczka. Pierwsza Twoja książka, po którą sięgnęłam. Nie ukrywam, że kiedy ta książka dostała się w moje ręce, ja w ogóle nie miałam pojęcia, kto jest autorem. A myśmy się już wtedy znały. Książka zrobiła na mnie ogromne wrażenie
od samego początku, to znaczy od samego tytułu. I pamiętam, że już wtedy sobie pomyślałam taką rzecz i teraz bardzo jestem szczęśliwa, że mogę się o to spytać. Tytuł jest bardzo oczywisty, taki okrutnie oczywisty i w ogóle taka jest ta książka, bardzo prawdziwa, bardzo prosta, bardzo szczera. Czy ty od początku byłaś przekonana, że to jest dobry tytuł dla tej książki? No to jest tak wprost, że aż boli. Przepraszam, że bo takie mi się skojarzenie teraz nasunęło, to może nie będzie bardzo eleganckie, ale to jest taki tytuł w mordę. Nie? Nie pamiętam, w którym momencie pojawił się pomysł na alkoholiczkę. Ja już chyba byłam w trakcie pisania tej książki i któregoś dnia pamiętam, w którym miejscu byłam, dokładnie pamiętam ten obraz, jaki miałam przed oczami. Pomyślałam sobie, tak, alkoholiczka. To nie było takie oczywiste, ponieważ istnieje taka książka Alkoholik. To jest książka autorstwa Meszugę i pomyślałam sobie, kurczę, ale ja nie mogę, bo to będzie takie tu alkoholiczka, tu alkoholik, tu alkoholiczka. Może to nie będzie eleganckie, że tak, takie podobne, ale z drugiej strony pomyślałam sobie, że to jest bardzo okropne słowo. To jest słowo, które trudno nawet wypowiedzieć czasem, ale jednocześnie w tym słowie zawarte jest wszystko. Ja mam też taką cechę, którą nie wiem, czy do końca lubię, ale po prostu ją mam, że zawsze jakoś mnie ciągnęło w stronę tych ludzi, którzy bywają odepchnięci przez społeczeństwo. Tak trochę w stronę marginesu. I nawet jakbym chciała pójść w drugą stronę, to gdzieś zawsze mnie ciągnie, bardziej mnie zajmują sprawy tych ludzi, którzy bardziej cierpią, którzy są odrzuceni. I pomyślałam sobie, że tak, właśnie ten tytuł to jest moje stanięcie po stronie marginesu. Bo ja jestem marginesem. Kiedy myślę o sobie, ja się tak solidaryzuję z ludźmi odrzuconymi, że okej, pomyślałam sobie, że to jest dobry tytuł. Później bywało z tym tytułem różnie, bo na przykład niektóre osoby mówiły mi, nie, ale ten tytuł jest taki, że ja nie mogę kupić tej książki. Ja też sobie myślałam, że to jest tak oczywisty tytuł, że będzie nie do zapomnienia, nie do pomylenia, ale jeden z moich kolegów poszedł do Empiku i poprosił o książkę Upojona. Więc nie wiem, może rzeczywiście jest trudny. Ewa Wojdyło, która pisała. Gościem tegorocznego Forum Trzeźwości zatytułowanego Alkoholizm w szpilkach jest Mika Dunin. Mika Dunin, pisarka, dziennikarka, blogerka, autorka scenariusza do filmu Kingi Dębskiej Zabawa, Zabawa. Tematycznie wszystkie jej książki, które napisała do tej pory, a przynajmniej zdecydowana większość, związane są z tematem alkoholizmu u kobiet. No i mam wrażenie, że to jest taki ekspert w tym temacie i stąd jej obecność w dniu dzisiejszym i na tegorocznym Forum Trzeźwości w naszym mieście. Z Miką Dunin przede wszystkim będziemy rozmawiały na temat filmu Zabawa, Zabawa, ponieważ to jest taki gorący temat. Film okazał się wielkim sukcesem, zdobył bardzo dużo prestiżowych nagród, między innymi nagrodę za scenariusz, wielkie gratulacje dla naszej bohaterki dnia dzisiejszego, oraz nagrody, dwie bardzo prestiżowe nagrody publiczności, w tym na 43. Festiwalu Filmowym w Gdyni. I to, że film zdobywa nagrody publiczności, no to świadczy, że film się po prostu ludziom bardzo podoba. Zresztą nie ukrywam, że byłam niedawno w Sandomierzu na Festiwalu Filmów Niezwykłych, gdzie była projekcja filmu Zabawa, Zabawa. Był film przyjęty owacjami i później było spotkanie z panią reżyser Kingą Dębską, która opowiadała o tym, że temat kobiecego alkoholizmu już od wielu lat chodził za nią. Bardzo chciała taki film nakręcić, niemniej nie czuła się do końca kompetentna w temacie i szukała ekspertów. Szukała ekspertów i znalazła Mikę Dunin, która już na etapie pisania scenariusza
to jest po prostu współautorka scenariusza razem z panią reżyser Kingą Dębską. I o tym filmie dzisiaj rozmawiamy, ponieważ jest to historia trzech kobiet. Kobiet, które w takim stereotypowym pojęciu ogólnym nie powinny mieć nic wspólnego z chorobą alkoholową. No niemniej rzeczywistość okazuje się nie po raz pierwszy zupełnie inna. No i o tym właśnie jest ten film, o tym będziemy rozmawiały. Oprócz tego o jej książkach. Książki Miki Dunin to Antyporadnik, Alkoholiczka i Miłość i inne deliria. Książka Alkoholiczka to jest bardzo ważna pozycja. Spotkałam się osobiście z wieloma osobami, które powiedziały, że książka ta wywróciła ich świat do góry nogami. Postrzeganie siebie, swojego uzależnienia, także bardzo ważna pozycja. Porozmawiamy troszkę o planach Miki Dunin na przyszłość, o tym, co teraz robi, nad czym pracuje, o tym przede wszystkim, czy specyfika uzależnienia kobiet różni się czymś od uzależnienia mężczyzn, zarówno na etapie picia alkoholu, jak i później na etapie zdrowienia, wychodzenia z nałogu. No mam nadzieję, że to będzie bardzo ciekawa i potrzebna rozmowa. I myśmy chyba w ten sposób się poznały. Ona napisała, że jej się podoba każde słowo, to zresztą na okładce pierwszego wydania jest, że jest zachwycona każdym słowem, ale nie ma tutaj na tej okładce dalszej części tego zdania. Ona napisała, że każde słowo oprócz tytułu. Ja sobie zdałam sprawę, że to jest takie słowo, które męczy nawet specjalistów, że Żaba Wojdyło jest profesjonalistką w dziedzinie leczenia uzależnień. I rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, super, że to zauważyłaś, że to słowo mówi dokładnie o tym, jaka jest ta książka. Ja nie chciałam, znaczy uważam, że byłoby bez sensu pisać kolejną książkę, która by była takim, no nie wiem, opowieścią taką, tak, był alkohol, było coś w tym, że no tak, było niefajnie, no ale potem było leczenie i już teraz jest wszystko fajnie. Ponieważ takie zdania, takie opowieści, znaczy według mnie one w ogóle nie są pomocne. To, co jest pomocne i czego, nie wiem, ja bym potrzebowała, to jest powiedzenie prawdy. Jak naprawdę jest, jak jest strasznie, jak się czujesz w chwili, kiedy wszystko cię boli i kiedy jedyny ratunek to jest napić się, a i się okazuje, że ten ratunek wcale nie pomaga, że potem jest jeszcze gorzej. I jak jest strasznie, kiedy dowiadujesz się, że twoje życie się kończy, bo już nie możesz używać jedynego lekarstwa i że to lekarstwo cię tak naprawdę zabija. A potem jak jest strasznie, kiedy okazuje się, że te wszystkie terapie, no okej, okay, ale jest dalej strasznie. I co robić dalej? Gdzie szukać pomocy? Jak sobie poradzić z tym wszystkim? Jak sobie radzić z poczuciem winy? Jak sobie radzić z poczuciem wstydu? Jak sobie poradzić w rodzinie? Ja nigdzie nie widziałam, jak sobie poradzić tak z sytuacjami takimi wstydliwymi, jak sobie poradzić w kwestiach seksu, jak sobie poradzić w kwestiach macierzyństwa, ale w tym aspekcie, no dlaczego alkoholiczka jest taką okropną kobietą, gorszą niż alkoholik, ponieważ alkoholiczka jest matką, a jeżeli jest matką i alkoholiczką, to znaczy, że jest okropną matką, jest złą matką, krzywdzi swoje dziecko czy dzieci. Oczywiście, że pijący rodzic, każdy krzywdzi swoje dzieci, ale to napiętnowanie jest tak silne, a jak już mówiłam, w oczach czy w myślach osoby uzależnionej to się jeszcze potęguje, że to naprawdę jest nie do uniesienia i czasami jedynym rozwiązaniem, żeby przetrwać czas jest sięgnięcie po kolejną dawkę alkoholu. No więc tyle o... Dodam, że Alkoholiczka to jest dla wielu osób bardzo ważna książka. Osobiście znam osoby, które po przeczytaniu tej książki generalnie wywróciły swoje życie do góry nogami. Mika, czy ty masz też takie sygnały od czytelników, że to jest naprawdę istotna pozycja w ich życiu?
Tak, ja dostałam bardzo wiele maili, wiele listów na ten temat. Takie wręcz z opowieściami osobistymi kobiet, ale nie tylko kobiet, bo na początku byłam nawet trochę zaskoczona, że ja nie wiem nawet, czy nie jest tak, że tych maili było pół na pół. Bardzo wielu mężczyzn pisało, że się utożsamia z opowieścią bohaterki. I jedna rzecz, która mnie naprawdę zaskoczyła, to to, że dowiedziałam się, że moja książka jest polecana na terapiach. I nie wiem, bardzo mnie to ucieszyło, ale w życiu bym się tego nie spodziewała. Pisząc tę książkę w ogóle nie przyszłoby mi coś takiego do głowy. Przejdźmy do kolejnego tytułu, żeby tak stopniować napięcie. Najnowsza twoja książka, Miłość i inne deliria. I tutaj to się dopiero dzieje. Takie hasło, które tę książkę reklamuje, jakby zawiera treść tej książki w sobie, to jest hasło kobieta, alkohol i seks, to się równa katastrofa. Książka, która opowiada o bardzo trudnych sprawach. Trzy historie, autentyczne historie trzech kobiet, w których życie na jakimś etapie, a najczęściej na etapie wczesnego dzieciństwa, stał się obecny alkohol i jak to rzutuje na ich życie uczuciowe, seksualne, erotyczne, ich wybory. Książka o przemocy. Podejmujesz temat tabu generalnie. Temat niewdzięczny, o którym ciężko jest myśleć, a co dopiero mówić. Dlaczego się jakby wzięłaś za taki temat? Ja muszę Państwu coś powiedzieć. Moje życie zawodowe zaczęłam od pisania o modzie. Nie pisałam o ciuszkach. Na początku jeszcze miałam takie ambicje, że będę ujmowała temat tak bardziej filozoficznie, historycznie, że to będzie takie głębsze, ale bardzo szybko się okazało, że w redakcji, w której pracowałam, nie ma miejsca na takie rzeczy i po prostu piszemy, w co jest ubrana jakaś modelka, ile to kosztuje, z jakiego to jest sklepu. I przez jakiś czas to robiłam i przyszło mi w którymś momencie do głowy, że dłużej tak nie dam rady. I ja po prostu w moim życiu nie mogę już pisać o rzeczach, które z mojej perspektywy są nieistotne, ponieważ widzę, że jest tak wiele rzeczy, które są bardzo ważne, a o których nikt jakoś nie napisał, albo może oczywiście ktoś napisał, ale to gdzieś zniknęło i nie przebiło się do publicznej opinii. W trakcie pisania alkoholiczki dotarło do mnie, że jest znacznie ważniejszy problem. To znaczy oczywiście alkoholizm jest ważnym problemem, ale w obrębie alkoholizmu jest jeszcze obszar, o którym nie mówi się w ogóle. Nie mówi się o tym na terapiach, nie mówi się o tym na meetingach, nie mówi się o tym na warsztatach, ponieważ jest to temat bardzo wstydliwy. Jest to temat seksualny. Seks, erotyzm, potrzeby, nadużycia, przemoc, zaniedbania. Nawet jeżeli ktoś gdzieś tam wysunie jakieś czułki, coś powie, to bardzo szybko dostaje po tych czułkach i już więcej się na to nie nabiera. Ja zauważyłam też taką rzecz, że to byłam wiele razy świadkiem różnych opowieści. I tu może będzie też taka różnica między tym, co dotyczy uzależnionych, zdrowiejących mężczyzn i uzależnionych, zdrowiejących kobiet. Jeżeli mężczyzna opowiada o różnych swoich przygodach, nawet opowiada to w takiej formie, robiłem różne niezbyt chlubne rzeczy, teraz już nie robię. Jeżeli opowiada o tych niechlubnych rzeczach w dziedzinie damsko-męskiej, jest jakaś opowieść o takich nieprzyjemnych historiach, to ja mam wrażenie, że mężczyźni są w stanie się zbudować tą opowieścią.
że okej, zachowałem się nie tak, ale jednak to jest oznaką, że ja jestem prawdziwym facetem. I koledzy go tam poklepują mentalnie, że tak. To więc jeżeli kobieta opowie, nawet nie chcę mówić, że podobną historię, ale zbliżoną, no to już nie jest, po niczym poklepywana. A może mogłaby być poklepywana, ale myślę, że nie po tym, o czym by chciała. To ja bardzo nie lubię niesprawiedliwości, ona mnie strasznie złości, ale jest faktem. Jedyne miejsce, w którym mogłabym mówić o takich rzeczach, to było miejsce wśród kobiet, ale wśród kobiet, które rozumieją problem, które miały podobne przeżycia i które nie są osądzające. Ponieważ też byłam świadkiem tego, jak, no, wiecie Państwo, opowieści o bardzo trudnych rzeczach, one łączą się z tym, że, no tak, jeżeli ja powiem, okej, też tak miałam i ktoś to usłyszy, to też jestem podejrzana. Więc lepiej, żebym powiedziała, ojej, jak ty mogłaś to zrobić. Tylko, że ja już nie chcę robić takich rzeczy, ponieważ wiem, jak to bardzo boli, jak to szkodzi, zwłaszcza w chorobie alkoholowej. Jest takie powiedzenie, twoja choroba jest tak głęboka, jak głębokie są twoje tajemnice. I jeżeli ja mam tajemnicę, to ja nie wyzdrowieję. Dlaczego? Dlatego, że zawsze będę się bała, że pojawi się ktoś, kto powie, a ja wiem, co ty robiłaś. I dlatego czasami wystarczy powiedzieć tę tajemnicę komuś. Nie chodzi o to, żeby mówić przez mikrofon do publiczności, tylko jednej osobie. I czasami to wystarczy, żeby ta mordercza tajemnica straciła swoją moc. A to jest chyba też istotne, żeby to padło na odpowiedni grunt, tak? Jakby, no żeby znaleźć odpowiednie środowisko, miejsce, w którym można to powiedzieć. No nie wydaje mi się, żeby w każdej sytuacji samo mówienie o tych sprawach było pomocne. Jak myślisz? No oczywiście, jeżeli... Nie może sobie zaszkodzić. No tak, oczywiście, jeżeli pojawia się w środowisku, w którym chce dobrze wypaść i zacznę opowiadać takie rzeczy, które w ogóle nie jest na to... Ludzie, którzy w ogóle nie są na to przygotowani, ludzie, którzy nie mają podobnych doświadczeń albo nie chcą się do nich przyznać, bo to też różnie bywa, to wtedy rzeczywiście powiedzenie może się łączyć z jeszcze większą, może nie aż traumą, ale takim, tak wielkim zawstydzeniem, że nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Istotny jest element odpowiedniej grupy wsparcia dla zdrowiejących kobiet. No, ja myślę, że w ogóle jest istotne odpowiednie grono ludzi wspierających. Tak. Jeżeli w ogóle wydaje mi się, że ludzie mają różne potrzeby i to jest w zasadzie wydawałoby się takie oczywiste, żeby móc te potrzeby spełnić. I zwykle to chodzi o takie podstawowe potrzeby, żeby z kimś porozmawiać na trudne tematy, żeby czuć się bezpiecznie w jakimś gronie, żeby usłyszeć jakąś dobrą radę. Mamy dzisiaj również taką jedyną okazję, żeby uzyskać autograf od pisarki. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję.